Skarowy. Mam sobie brwi. Zaraz mi opadną brwi. Recepta na zdrową cerę i piękny uśmiech. Wstać o 9:30, wyjść na spacer, zjeść śniadanie, zasnąć, spać do 15. Ale te włoski to słuchajcie, same się my tak pofalowały. Lulusia szaleje z brwiami. Ej, fajnie mi się te włosy ułożyły. Co nie? Moje nie. O soli miu. I ten paznokieć jest bez lakieru. O soli miu. Ej, mam baryły z nas, bo zobacz. Ramię, ramię i już się nie mieści. Może wychodzisz z kadru. No cóż. Jak takie, ej, jeszcze powinniśmy mieć ten taki... Co? Jak to się nazywa? Batuta prezentera pogodowego? Mi się śniło wcześniej to, co ci opowiadałam, że motocykle, umiem latać i pada na mnie deszcz pieniędzy. A teraz jak spałam po południu, to śniło mi się, że ktoś mówi i tak bardzo młodo wyglądasz, jak na swoje 38 lat. Może w alternatywnej rzeczywistości masz 38 lat. Musicie mi wybaczyć dzisiejsze włosy. Wyglądam jak pierun w miodłę pierdolną, ale jest bardzo gorąco, jest dość tak dusznawo. Jak moje włosy poczują trochę wody, to niestety się beznadziejnie wykręcają w lewo i w prawo. A że są krzywo obcięte, to wyglądam jak pół dupy za krzaka. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pozdrawiam. Pozdrawiam fryzjera, który mi to zrobił. Też masz to na policzku? Nie, to pryszcz. Nie, to prosta? Nie jest pryszcz. Nie, po prostu uderzyłam się o schody i mam tak mały strupek. Uderzyłaś się o schody? Mam mały strupek. Ale w jakie schody się uderzyłaś? Julia, nie teraz. Dlaczego ty się nie wystraszyła? Na 3-4. Dzień dobry. Witajcie w nowym holu lumbeksowym i dzisiaj pokażemy Wam oczywiście kilka naszych zdobyczy. Miejcie na względzie to, że ja na siebie nic nie mogę dostać. Więc więcej rzeczy będzie i Zuni. Która też idzie powoli w stronę, że mało co może na siebie dostać. Albo zepsuła mi się waga. Ja twierdzę, że się zepsuła wtedy, kiedy ma parę kilo więcej ważę, to wtedy mówię, zepsułaś, ale jakby na przykład mniej, to wszystko jest jak najbardziej super. W porządku. Normalni ludzie odpalają kamerę, mówią cześć, dzień dobry, witajcie, witamy tak. W nowym filmie i sayonara i gitara, a my 6 minut. Dobrze, może zaczniemy. Słuchaj, będzie... Nie zacznę. Nie zacznę, nie zacznę. To nie jest hol lumpeksowy, to jest hol prankowy. Chcecie mierzymy? Nie chcecie. Nie chcecie, dobrze. W porządku, będzie szybciutko. Pierwsza rzecz, jaką Wam pokażę, to jest słuchajcie, taki absolutny basic, ale akurat tak się stało, że ja sobie pomyślałam, o, potrzebuję dokładnie takiego basica. Potem stało się tak, że byłyśmy w lumpeksie, Julia znalazła bluzkę dla swojego taty i ja powiedziałam, że to jest świetny basic dla mnie. Ja ją zobaczyłam i pomyślałam sobie, że jest bardzo ładnej, jest bardzo fajnej bawełny, delikatna, dobry skład, ma bardzo ładnie wycięty kołnierzyk w serek i... Ma tutaj takie wykończenie przy tym kołnierzyku, co powoduje, że bardzo ładnie się w niej wygląda. I Zonia ją przechwyciła. Kosztowała 5 zł. Ej, wiecie, że jak ja byłam dzieckiem i słyszałam, że jest dekolt w serek, to ja myślałam... Będzie ma dziurki. O co chodzi z tym serkiem? I ja dopiero niedawno pomyślałam, że ser się kroi właśnie w takie trójkąty z tego kołnierzyka. Słuchajcie, jakbyście się pytały, czy inteligencja jest naszą mocną stroną, to musicie wiedzieć, że nie. Słuchajcie, kolejna rzecz. To są dżiny z Zary. I ja nie wiedziałam w ogóle totalnie, bo nie chciało mi się przymierzać, czy one będą dobre, ale Julia powiedziała, Jezus Maria, weź już przestań gadać, mam dosyć chcę stąd wyjść, ile można słuchać o jednej parze jeansów za 25 zł, piszą kurwa, ja ci za nią zapłacę, byleśmy stąd już wyszły!
Taka jestem hojna. Tak dokładnie było. Zapłaciłam, jak już powiedziałam. Ale muszę wam przyznać, że one kosztowały 25 zł, bo były przecenione o 50%, bo to w takim lumpie, gdzie są ładniejsze ciuchy. I ładniejsze przeceny. A tak po kształcie i po kolorze pomyślałam, że będą naprawdę bardzo fajne. I wydawało mi się, że w nie wejdziesz, więc mówię dobra. I to są... Wiecie, ja się grzałam w masce na ryju w lumpie, a ona... Iza ma kupić coś za 1000 zł. Dobra. Raz się żyje. Kupię. Iza ma kupić spodnie w lumpeksie za 25 zł. I to są takie mega rurkowe rurki. Tak. Z Zary. Wydaje mi się, że one są męskie, a może po prostu nie są. I te spodnie naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Zaraz się przekonacie, jak wyglądają razem z tą bluzką. Hejka. To jest ta koszulka. Chwileczkę, muszę odkręcić tutaj pewien szczegół przy kamerze, ale nie jestem w tym najlepsza. Nie zwracajcie uwagi na moją pognieciną pościel. Proszę bardzo, tutaj jest Izabela. Bardzo ładna bluzeczka. Ej, fajnie w tej bluzce wyglądasz, naprawdę mi się podoba. No i chyba nie wygląda właśnie jakoś mega grubo. Fajnie, że ten rękaw jest taki dłuższy. Tak. Bardzo ładne są te dekolty w serek i bardzo twarzowo to wygląda. Tak te rurki wyglądają. Okej, no i one są naprawdę takie mega skinny jak dla mnie, ale podoba mi się to. I właśnie nawet do takiego basica to zawsze super wygląda, można na to narzucić ramoneskę. Tak, fajny zestaw z tego wyszedł. Tak. Bardzo mi się zresztą podoba. Ja uwielbiam od zawsze połączenie, o znowu Maryla Rodowicz. Uwielbiam połączenie jeansu i bieli, to jest tak klasyczne połączenie jeans, biel i czarna skóra. Wyglądałaś tak ładnie. Czarny bansy i jeans. I tutaj mamy taką fajną, powiem to słowo, chociaż wiem, że nikt z was go nie lubi, ja też, tunika. No dobra, masz spodnie. Dobrze, że założyłam, chociaż czasami tak. Mi się nie chce. Słuchajcie, jak się kręcimy od to w górę, to siedzę w samych gaciach, bo mi jest tak gorąco, więc dobrze, że tak. I Iza była w jakimś lumpeksie, poszła sobie na, pojechała sobie na spacer gdzieś i wlazła do lumpeksu i jak przyjechała, to powiedziała, że kupiła mi w prezencie i rzeczywiście bardzo mi się podoba, mimo że te rękawki nie są zbyt długie, a jak wiecie, ja bardzo lubię długie rękawy, to ja sobie je rozprułam, żeby były troszeczkę dłuższe. Ja z tym zamiarem kupiłam, że ty sobie rozprujesz i prawie jest do łokcia, więc jeszcze tak. Ma bardzo fajne tutaj kieszonki na biuście, wcale te kieszonki nie wyglądają jakoś brzydko, nie powiększają tego brzucha. Brzucha? Zagadam! Nie powiększają tego biustu, więc naprawdę fajnie to wygląda. Ma jeszcze tutaj dwie kieszonki. I przepiękny kolor. To jest taki oceaniczny, no nie? To ma jeszcze paseczek. I to jest z... Haldemu. I chyba z tej właśnie serii... Plus. Słuchajcie, ja nie mam tu leggingsów, więc pokażę wam się tylko tak o... O. Dotąd, żeby mi nie było widać dupska. Także zobaczcie, fajnie to wygląda. Naprawdę bardzo fajna na narzutka, tuniczka. Ja nie wiem, jak to nazwać, bluzka. Może bluzka po prostu. Jak ja mam jedną, co tu się dzieje w ogóle? Bardzo mi się podoba i bardzo jest wygodna i powiem wam też, że jest bardzo przewiewna. Jedyny minus jest taki, że troszeczkę się gniecie, ale przymknę na to oko, no bo darowanemu się nie zagląda, czyż nie? Kolejna rzecz to jest taka sukienka, mi się kojarzy z takim stylem bałkańskim, ona jest też z Zary. Sama Zara. Pierdoli, że była w lumpeksie, tak naprawdę była w Zarze, o! Nie, no nie można tak brzydko mówić. Strasznie mi się spodobała ta sukienka. Ona ma właśnie takie granatowe... Tu w ogóle jest haftowana! Tak, ładna jest bardzo. Bardzo ładna, haftowana, powiedzmy, że prawie idealna w ramionach, w ogóle nie za wąska. Tu ma takie te... Ale słuchajcie, to jest emeczka. Więc proszę bardzo. No ja jestem w ogóle zawsze zauroczona, jak coś ma takie pomponiki, to się mówi kutasiki. To się Fosty. Mówi halabardy. W Zarze te wszystkie rozmiary właśnie typu M, S, to często te kroje są po prostu robione jako takie oversize'owe tak naprawdę ciuchy i można się w nie wcisnąć, tylko trzeba zwracać uwagę na to, czy się mieścimy w ramiona i w ręce. To znaczy Julia... Ja się nie mieszczę. Jak coś, to ja absolutnie się nie mieszczę. Julia ściągnęła moje wodze fantazji, że jakoby wchodzę w emeczkę. Pokażę wam z bliska. Mhm.
tak pięknie jest tutaj haftowana i naprawdę mega mi się podoba. 35, bo a to 35. Była 70, no. Dobra. To jest na podszewce i ja myślę, żeby tej podszewki się nie pozbyć. Ja bym troszeczkę rozcięła to tutaj. Bo jakby to jest to miejsce i to spięcie jest takie, że czuję, że muszę... Że to jest mały rozmiar. Tak, że jest troszeczkę za małe. I to szczerze wam się do tego przyznaję, żeby nie było komentarzy. Tak, bo na to jest spoko, więc tutaj można trochę... Nie, wszędzie i zobacz, nawet te rękawy też mają fajną szerokość, tak. Jest dobrą na moje ramię. Tak, tylko mówię, że to można trochę pokombinować, natomiast to jest bardzo ładna sukienka. Śliczna i jest taka... I ta sukienka właśnie... jest przede wszystkim naprawdę taka bardzo letnia. Ja uwielbiam takie rzeczy na lato, tylko że sama to... Tu sobie można te roz... dostać. Już dostałaś białą. Dostałam jedną, chociaż mam trochę obiekcji. Jak nie widziałyście tego holu, to zapraszamy go serdecznie. Gdzieś wam tutaj wydziedzie. Tutaj wam wyjedzie. Tutaj ma z tyłu właśnie, no śliczne są te takie przeszycia. Bardzo mi się to podoba. No bardzo ładnie wyglądają do każdego koloru włosów też, nie? I rude dziewczyny, i brunetki, i blondynki. Mhm. No bardzo fajnie się wygląda w takich sukienkach. Super, bardzo mi się podoba. Sukienka. Nie, naprawdę bardzo mi się podoba. No, jest taka dalej. Trochę ludowa. Czasami w lumpie można dostać coś bardzo ciekawego. Czasami można dostać kota, czasami można dostać... Na przykład w jednym lumpie ostatnio dostałam w prezencie w pakiecie 45 ugryzień komara. Dlatego, że panie bardzo się dziwiły, że w ich lumpach się jest pełno komarów i przymierzalnie jest ich kumulacja. I powiedziały, że nie wiedzą, jak to się stało. Na co ja odwróciłam się, wyjęłam głowę z przymierzalni i zapytałam, a czy przypadkiem nie otwierały pani tutaj na noc okien i nie chciały trochę przewietrzyć i one nagle... Czekaj! Lumpeksy z otwartymi na noc oknami? Zbliża się wieczór, także do widzenia. Czasami w lumpeksie można dostać coś naprawdę luksusowego. I prawie ten hol będzie jakby był holem z Moliera. Proszę bardzo. Moschino. Oczywiście nie ma tu Moliera, a tak swoją drogą to Molier nie powinien się tylko kojarzyć z ciuchami, ale z tym, że pisał całkiem niezłe rzeczy i jest naprawdę świetnym francuskim komediopisarzem, więc zajrzyjcie i poczytajcie, jak nie znacie, chociaż wszyscy znają, nie? No to chyba każdy zna. Nie, dobra. Tak mi się wydaje, ja uwielbiałam. Tak bredzimy, nie słuchajcie, tak bredzimy, że BOM! Tak brydzimy, że już jesteśmy totalnie nieskupione, jesteśmy totalnie w ogóle, jest bardzo późno, my zawsze kręcimy dość wcześnie. LOL, chyba jak nas nie ma w Warszawie. Dobra, słuchajcie, tak naprawdę to jest 18:30, jest mega bardzo zajebiście późno, dlatego że ja się obudziłam 3 godziny temu, a Julia 4 godziny temu. Tak, bo ja się położyłam spać o 8 rano. Okulary w pięknym etui, sprawdzałam, są oryginalne. Boisz w lesie? Oczywiście. Tak wyglądają. Bardzo ładne, czerwone oprawki i normalnie bardziej bym się cieszyła z czarnych, ale ponieważ ja mam bardzo dużo czarnych ciuchów i lubię czerwone dodatki, to się bardzo z nich ucieszyłam. Kosztowały zabójczą cenę, bo kosztowały 1000 groszy. Widzicie? Nie możesz tak wysoko. O, widzicie? Bardzo ładne. Nie może ich nosić tu, bo zobacz, jak to wygląda, jakby ten nos miał długość, kurczę, Empire State Building. Przyrodzenia. Smutno. Smutne. Nie penis shamingu nikogo, dobrze? To będzie w ogóle, ten film jest nie dopuszczenia. Nie dopuszczenia, okej. Okay. Ostatnia rzecz to też jest biała. Komu tak gada brzuch? Tobie. Ale jeszcze kilka tyle kolei, zero. Nie patrzę. Nie! Też z Zary! Będzie hol Zara. Wszystko, ej, to wszystko. Ty! To tylko jedna rzecz schemu jest. Patrz, to Zary, dobra. Zara Handem. Moschino. To jest historia tej sukienki, no nie uwierzycie. Ona jest za 30 zł, nie chciałam jej kupić. Była za 30, nie chciałam jej kupić. Julia, jak ja mówię, nie, dobra, choć już wychodzimy, nie chcę tego, to ona mnie tak wzięła na bok. I to bym tak się wzięła i mówi. Za 30 zł! Nie musiałam. Nie mogłam się palnąć, bo ja mam taką niewyparzoną łapę, żeby sobie odbiła czoło po prostu. Proszę bardzo, może ja to przymierzę, tylko coś pod spód musi być.
żeby nie prześwitywało. Niekoniecznie, to... może być kostium kąpielowy. Albo kostium, no, jest bardzo to fajne. Ale tak, tu ma jakieś pierdasy. To właśnie, to fajnie by wyglądały białe leginsiki, na przykład jakaś, jakiś t-shirt i to albo by bardzo topik fajnie wyglądało. Albo jakiś ładny, koronkowy, ładnie zabudowany biustonosz też by bardzo fajnie wyglądał. Mam takie. Tak. 73% bawełna, 15% poliamid, 12% poliester. Tak. Prawie wymarzony. Tak. Super to jest. No jednak dobrze, że mi kazałeś to kupić. Nie, nie wygląda się w tym jakiegoś super szczupu, ale fajne ale jest też. Nie, to ma być wygodne, luźne. Ja zawsze lubię, jak coś można tak na jedno ramię opuścić. Tak. I teraz masz pod spodem leginsy, tak, takie króciutkie. Krótkie, białe leginsiki. I ładny, koronkowy biustonosz z takim dłuższym, jak to się nazywa? Pod cyckiem. Gorsecikiem, mini gorset. W każdym razie bardzo ładnie to wygląda. Fajne, szerokie rękawy. Bardzo fajny jest też ten wzór tego splotu. Mm-hmm. No i w ogóle ładne, przewiewne. Tak jak się jest gdzieś na wakacjach, to można sobie właśnie zarzucić to na siebie i pójść do knajpy na obiad, żeby nie być w samym stole kąpielowym. No i komu należy podziękować w tym momencie? Luluni. Luluni. Piękne, prawda? I wtedy wyłoniła się ona. Afrodyta. Cała na biało. Bardzo serdecznie dziękujemy za oglądanie dzisiejszego filmu. Jeżeli podobały Wam się te rzeczy, to dajcie znać, co najbardziej Wam się podobało. I dajcie znać, czy chodzicie już po lumpeksach i czy udało Wam się złowić coś fajnego. Albo czy udało Wam się złowić coś luksusowego. A może złowiłyście kogoś, bo ludzie teraz poznają się absolutnie wszędzie. Zdrówka, zdrówka i jeszcze raz subskrybujcie nas. Wciskamy Was bardzo serdecznie, no i do zobaczenia. Papsi! I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll tell you.